5 dni temu ruszyliśmy w road tripa po Kanadzie i do tej pory zrobiliśmy już ponad 1200 km. Z Toronto dojechaliśmy do Kaszub kanadyjskich, później do Ottawy, następnie Montreal, a teraz jesteśmy w Quebec. Nie byliśmy do końca pewni, czy uda się tutaj dojechać, bo jest to kawałek od naszego punktu wyjściowego, czyli od Toronto, ale jesteśmy i idziemy zwiedzać miasto. Jest przepiękna pogoda dzisiaj i słuchajcie, jesteśmy świeżo po spotkaniu z Planetą Abstrakcją i zawsze takie spotkania są dla nas niesamowicie inspirujące i tym razem to, co wyciągnęliśmy z naszych rozmów, to to, że chcielibyśmy zacząć wprowadzać więcej rozmów z ludźmi na naszym kanale. Nie tylko pomiędzy nami, czy tylko nasze jakieś gadki, tylko rozmowy z lokalnymi. My jesteśmy introwertykami, może tego tak nie widać, ale jesteśmy i mamy w planach się przełamać. Dlatego dajemy sobie wyzwanie, żeby zagadać do przynajmniej dwóch osób, będąc tutaj. Dzień dobry. Proszę, może ze mną pogadać, jak nie, właśnie mówię, że nie. Wy też zresztą pisaliście nieraz, że powinniśmy pokazywać więcej ludzi. Zamknąłeś samochód? Straszne, no. Ona musi usłyszeć, że pika 5 razy. No bo tam jest dużo rzeczy naszych. W Kanadzie podobno nie kradną, jest bardzo bezpiecznie. Tutaj to w ogóle jest podobno sielanka, więc nie ma się czego bać. Mhm. Za parking zapłaciliśmy 12 dolarów kanadyjskich i możemy tu stać do 7 rano. Do 7 rano? No nie wiem, tak, wow. Takie tutaj są dziwne zasady. Smuteczek, mamy ogólnie już opłacony hotel. Kosztuje, nie, pół godziny kosztuje 2,50, więc trochę się nie opłaca. Jak coś, to koszulki są na naszej stronie dostępne. Miejscowość, w której się znajdujemy, to tak naprawdę najstarsze francuskojęzyczne miejsce w Ameryce Północnej. Co ciekawe, tutaj praktycznie wszędzie znaki czy wszelkie tablice informacyjne są tylko w języku francuskim. Podejrzewam, że jak wybierzemy się do jakiejś restauracji, to będą przede wszystkim nazwy francuskie, ale pod spodem będą tłumaczone na angielski. Aczkolwiek na ulicach słyszy się tylko język francuski i ciężko czasami się dogadać tutaj po angielsku. Ja wiem, że dopiero przyjechaliśmy, ale już słyszeliśmy od wszystkich. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. My nie jeździmy za dużo po innych krajach i w sumie nie spodziewaliśmy się, że w Kanadzie w tak dużym mieście może dojść do tego, że nie będziemy się po prostu mogli dogadać. To jest mega interesujące. Takie nowe. Excuse me, could I ask you a question? Speak slowly, please. Okay, what is the correct pronunciation of the city that we are in? Quebec City. Quebec. Yes. Okay, awesome. Thank you so much. Thank you. Nazwa tego miasta jest dosyć specyficzna i my jak pierwszy raz ją zobaczyliśmy, to tak jakoś automatycznie wymawialiśmy to jako Quebec, ale poprawna wymowa to Quebec. Bo tak jakby czytać po angielsku, to wygląda jakby Quebec. Tak, ale jest to z francuskiego i Quebec jest stolicą prowincji o tej samej nazwie, Quebec. To, co zauważyliśmy jeszcze w Kanadzie, to że wszędzie praktycznie są kosze na śmieci zwykłe oraz na recykling. W Stanach no niezbyt często to widać tak naprawdę. Tutaj praktycznie wszędzie. Tutaj w Kanadzie zauważam dużo takich motorów enduro. Moim kolejnym pomysłem na życie, dzisiaj już 3 miałem, jest właśnie zwiedzenie jakiegoś tam kawałka świata na właśnie motorach enduro. Troszkę po ulicy, troszkę po szynce. Troszkę po ulicy, troszkę po szutrze. Tutaj jest budka, w której można wykupić wycieczkę na różne wodospady oraz na oglądanie wielorybów. Jest godzina 1 po południu i ja bym dzisiaj już zaliczyła ten dzień jako sukces, ponieważ udało mi się zagadać do drugiej osoby. I was wondering about the whale tours, how much is that and does it depart from here? And it's 2.5 hours by car from here. Okay, yeah, I was like, how does it work from here? That would be a long journey. Okay, and how much is it? Yeah. 109 plus tax per adult. Awesome, thank you so much for your help. You're welcome. Pytałam właśnie o te wycieczki na wieloryby, na oglądanie wielorybów. Z jakiegoś powodu myślałam, że stąd startuję, ale nie. Startuję z miejsca, które się znajduje 2,5 godziny stąd. Czyli trzeba tam dojechać po tak, prostu. Tak, trzeba dojechać. A stąd z rzeki St. Lawrence wypływa się na zwiedzanie wodospadu, który się nazywa Montmorency. I poza tym można też sobie wynająć helikopter, taką wycieczkę helikopterem i pooglądać miasto z góry. My na ten wodospad też się wybierzemy, ale drogą lądową. Prawdopodobnie tak. O, wielku mowa. Właśnie płynie statek, wraca prawdopodobnie z wodospadu, a ten wodospad znajduje się dosłownie 7,5 mili od centrum miasta. I szczerze mówiąc, spodziewałam się trochę czegoś mniejszego. Oni cumują, a my ruszamy już do miasteczka, do środka.
jest tutaj szalona ilość rowerzystów. Naprawdę w żadnym innym mieście nie widzieliśmy tylu rowerzystów, tak, a Tomek ogólnie cały czas próbuje wpaść pod ich koła. Ogólnie w tych obu miastach, i Quebec, i w Montrealu, jest bardzo dużo rowerzystów. Trochę tak bardzo europejsko, znaczy bardzo europejsko. I też sporo tandemów widzimy, naprawdę, dzisiaj już z pięć. Ja mam cały czas taki problem, że cały czas sobie tak myślę, kurde, w ogóle to nie wygląda jak Ameryka, a my nie jesteśmy w Ameryce. Cały czas zapominam, że my nie jesteśmy w Ameryce, tylko w Kanadzie. To prawda, ja też się spodziewałam takiego po prostu mocno amerykańskiego vibe'u. Quebec można znaleźć naprawdę fascynującą kulturę, którą podobno ciężko zobaczyć gdziekolwiek indziej. I z tego, co czytaliśmy, to najlepiej po prostu zgubić się w tych uliczkach i oglądać wszystko. I podobno po prostu samo miasto w sobie jest jak takie otwarte muzeum i wystarczy chodzić po ulicach i się rozglądać. I myślę, że to już widać na samym wejściu. Kostka brukowa, ja nie wiem. Tam są ogólnie miejsca jeszcze z XVII wieku, tak. Także bardzo stare. Ja chciałam tylko dodać, że właśnie jak widzę taką kostkę brukową, to jakoś mi miło na sercu. Lubię kostkę brukową. Dobra, idziemy się zgubić. Prawdopodobnie widziałaś na drodze, jak tu jechaliśmy. Zapomniałam. Słuchajcie, wczoraj prowadziłam z Montrealu do Quebec i w pewnym momencie na drzewie zobaczyłam jakieś zwierzątko. I byłam pewna, że to jakiś rakun albo coś. I mówię do Tomka, patrz, człowieku, jakieś zwierzę, taki przytulony. Za dużo emocji. Był tak przytulony jak koala, nie? Jak panda. I mówię, zwariowałam. Mówię, nie wiedziałam, co to jest. I to jak mówię, przecież to pewnie był mały niedźwiadek. I ja tego nie widziałem, nie zdążyłem zobaczyć. Kolor to nie był odpowiedni na rakuna, bo był za ciemny. I to chyba był taki naprawdę mały niedźwiedź. No dobra, ale nie mamy pewności. To był niedźwiedź. Mamy pewność. Tak, tak. Widziałam niedźwiedzia w Kanadzie. Dobra. Chodź, niedźwiedź. Te budyneczki tutaj wszystkie są przeurocze. Daje to taki bardzo fajny, stary klimat. Aczkolwiek wyglądają bardzo ładnie, tak jakby zadbane. I nie do końca jesteśmy pewni, czy one są aż tak stare, jak nam się wydaje. W każdym razie jest super ładnie. Jest super dużo ludzi, super kolorowo, super dużo sklepów i bardzo, bardzo mi się tutaj podoba. Klimatycznym miejscu. Ogólnie jest bardzo turystycznie, ale mi to nie przeszkadza. Ja lubię, jak jest dużo ludzi. I jeszcze za nami jest jakaś góra z przepięknymi drzewkami, słońce świeci, restauracje. Jestem zakochana. Quebec, oficjalnie. Gdzie są lody w czekoladzie? Ja chcę bubble tea. Szukamy. Tomek kupuje sobie loda, a tutaj we wszystkich gift shopach oczywiście można kupić syrop klonowy. Liść klonu jest symbolem narodowym Kanady i Kanada produkuje ogólnie około 70% światowego czystego syropu klonowego. Z tych 70% około 90% pochodzi z prowincji Quebec właśnie. Tomek kupił sobie loda takiego z maszyny, pół na pół, wanilia i maple. Klon. Coś powiedzieć. Ogólnie jeden z najlepszych lodów z maszyny. Jestem koneserem lodów. Najlepszych? Wow. Jestem koneserem lodów, a najbardziej lodów z maszyny, włoskich tak zwanych. I to jest, zobacz, inna liga normalnie. Ja chyba dwa zjem, albo trzy na naprawdę. Byłam pewna, że ci nie smakują, bo tak szybko mnie pospieszał, żeby coś powiedzieć. Czujesz, jakie kremowe, jakie... Jaka konsystencja. Aha. Wow. Najpierw zjemy taką narodową potrawę, a później przyjdziemy na deser. Mój pierwszy, Tomka drugi, bo już widzę, że nie wyjedziemy z tego miasta, jeśli nie wrócimy tutaj. Dawno Tomka nie widziałam takiego zadowolonego, aż stwierdził, że chce usiąść i nacieszyć się zamiast jeść.
idąc. Uwielbiam. Mieli cztery rozmiary, ten jest petit, czyli drugi od lewej. Znowu jakiego jak, weźmiesz następnym razem? Znowu jak wrócimy, to będę musiał zrobić odwyk od cukru. Następnym razem takiego samego wezmę. Okej. Okay. Doszliśmy do kolejnego miejsca i tutaj jest taka instalacja artystyczna, zawieszone parasolki. No i to taka typowo instagramowa miejscówka, żeby sobie cyknąć foteczkę, co oczywiście uczynimy. Będę musiał ci robić zdjęcia. Ty mi dzisiaj powiedziałeś, że też chcesz więcej zdjęć, więc lepiej ale się ustawiaj. Ale dla siebie, nie na Instagrama. A chcesz zdjęcie z parasolką? Na Instagrama? Nie, dla siebie. Chcę. No to zapraszam. Quebec jest jednym z najstarszych miast w Kanadzie. W 2008 roku obchodziło 400. rocznicę, ponieważ powstało oficjalnie w 1608 roku. Jest to tak naprawdę jedyne miasto w Ameryce Północnej, które jest wciąż otoczone murami. W 1985 roku zostało one wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. I to, co właśnie je wyróżnia pomiędzy innymi miastami, to przede wszystkim te wąskie, obrukowane uliczki, kamienne budynki, fortyfikacje i bogata kultura francusko-kanadyjska. Ale nie trudno znaleźć tutaj również puby irlandzkie. A to ze względu na to, że właśnie w Quebec żyje dosyć spora irlandzka społeczność. W XVII wieku irlandzcy mieszkańcy Francji zostali wysłani tutaj właśnie na te tereny, żeby pomóc zasiedlić ten obszar. I historycy szacują, że podobno 40% ludzi jest pochodzenia irlandzkiego. 40% mieszkańców Quebecu. Zadzwonił do nas w ogóle nasz hotel i się zapytał, dlaczego nasze walizki są dalej w pokoju. Jestem ciekawy, o co tam chodzi. No, mamy jeszcze jedną noc zarezerwowaną, ale będziemy wyjaśniać, jak już dojedziemy. Tutaj nad rzeką mamy takie fortyfikacje. Nie wiem do końca, jak to się tłumaczy, bo nazywa się to Royal Battery. No nie są raczej, to nie chodzi tu raczej o baterie. Ani akumulatory. W każdym razie te armaty, znaczy te fortyfikacje tutaj powstały w 1691 roku i przez prawie ponad 70 lat nie było potrzeby ich użytku. Musiały się one tylko zmierzyć z dość surową pogodą, jaka tutaj jest i często było właśnie to przerabiane i naprawiane, bo ta pogoda niszczyła te fortyfikacje. Nie wiem w sumie, jakie to były fortyfikacje, jak pogoda je niszczyła, ale okej. Okay. Dopiero w 1759 roku odbyła się tu pierwsza bitwa. Przybyła tutaj armia angielska i z drugiej strony tej rzeki ostrzeliwała miasto. Przez 3 miesiące ostrzeliwali miasto i w tym czasie spadło 40 tysięcy kul armatnich i wystrzelono 10 tysięcy pocisków w stronę miasta, więc bardzo duża część tego miasta za tą fortyfikacją została zburzona. Znaczy chodzi głównie o domy i w sumie budynki, no o co może innego chodzić. Po 3 miesiącach obrony tego miasta w końcu miasto musiało się poddać i zostało przejęte przez Anglików. I właśnie z tego powodu, przynajmniej tak mi się wydaje, Kanada jest królestwem, monarchią angielską, a nie francuską. I ma króla. Bo Anglicy przejęli ten. Właśnie miałem mówić. Chciałam spróbować czegoś nowego. Próbujemy nowych kadrów i chodzone kadry jak w National Geographic. Przyszliśmy do restauracji pod parasolkami. No i jak sobie pewnie domyślacie, jest tutaj dosyć sporo ludzi, ale i tak czekamy tylko około 15 minut na miejsce. Anita? Ja chcę z tamtej. Dobra, więc przyszliśmy tutaj konkretnie po to, żeby zjeść potrawę, która się nazywa Poutine. Jest to narodowa potrawa kanadyjska i wywodzi się ona właśnie z Quebecu, także bardzo się cieszymy, że możemy jej spróbować właśnie w tym miejscu. No i co to jest? To są tak naprawdę frytki, ser, takie kuleczki sera i sos gravy. Ogólnie dla mnie to brzmi absolutnie niezachęcająco, bo kto lubi frytki, takie rozmoczone. Rozmoczone, dokładnie, brakowało mi słowa. Ja lubię, jak frytka jest chrupiąca, a to brzmi, że albo trzeba to jeść szybko i na świeżo, albo nie wiem, może takie rozmoczone frytki są fajne. A frytki z gulaszem? Frytki z gulaszem? No jadłaś? Nie. Frytki obok gulaszu, że może są. No, no, no. Tak. No ale tak, my jak jesteśmy w nowych miejscach, to bardzo lubimy próbować lokalnych rzeczy, także spróbujemy. A do tego weźmiemy sobie jakąś pizzę, żeby... W razie czego. W razie czego. Ogólnie to jest chyba taki troszkę fancy Poutine, bo bardzo ładnie wygląda.
Dobra, próbujemy. Nie wiem, czy to jest... No jest dobre, ale żeby to jakieś szaleństwo było, to nie powiem. Zamówiłbyś drugi raz? Chyba nie. Znaczy, nie jest złe, no nie jest złe, tylko za jakiś czas może bym zamówił. Okej. Okay. Czy Anita zatańczy? Dużo lepsze niż się spodziewałam. Na razie to nie tańczy. Jest sos gravy. To jest jakiś inny niż standardowy. Mówię, Putin. Mówię, że to jest chyba fancy Putin. Sos gravy jest jasny i niedobry. A to ma jakiś chyba taki barbecue albo coś. Smakujemy. Ale nie ma tańca. A zatańczysz? Nie wiem. To jest poza moją kontrolą. Lubię. Dobra, a pizza jest oprócz tego, że z stekiem Wagyu, którego chyba nigdy nie jedliśmy, to jeszcze ma jakiś olej truflowy i nie pamiętam co. Smacznego. Co to jest? Co? Co to jest? Ogólnie mamy coś w tym Putinie, co nie wiem co to jest. Już wiemy co, znaczy ja nie wiem co to jest. Ja już wiem co to jest. A pokaż to w ogóle na widelcu, bo wygląda to strasznie. Co to jest? Nie bełtaj tego zresztą. Wcześniej jak staliśmy przy menu, to znaleźliśmy jedną potrawę, która się nazywa foie gras. No. Foie gras. Sprawdzaliśmy co to jest, bo nas zaciekawiło i okazało się, że jest to wątróbka kaczki. I to też jest wątróbka kaczki. Ale przynajmniej cieszę się, że wiemy co to jest. Bo myślałam, że coś im wpadło. Jakbym miał ocenić to jedzenie w międzynarodowej skali, to takie mocne 5 na 10. No ten Putin nas urządził troszeczkę tymi swoimi kaczymi żołądkami. A pizza okazała się, że nie jest z truflowym olejem, tylko z jakimś sosem whisky, tak? I po raz kolejny, tym razem muszę sobie zapamiętać, przekonuję się, że wołowina na pizzy to niekoniecznie jest najlepsze połączenie. Dobra, kończymy i idziemy dalej. Tak naprawdę Paryż jest najbardziej znany z bazyliki katedralnej Notre Dame, ale w Quebec również znajduje się taka bazylika. Jej nazwa oznacza Matka Boża z Quebec i jest ona częścią właśnie starego Quebecu, czyli należy również do listy światowego dziedzictwa UNESCO. Bazylika ta została wybudowana w 1688 roku i znajduje się na takim przepięknym ryneczku. Wokół są sklepy, jest naprawdę przyjemnie, całe to miasto jest mega przyjemne. Sklepy i restauracje. Wszędzie. I co mnie troszkę zaskakuje, to jest to, że te restauracje mają bardzo przystępne ceny, bo w tamtej restauracji zapłaciliśmy 75 dolarów kanadyjskich z napiwkiem, co dla nas, z naszego amerykańskiego punktu widzenia, jest to dość tanio. Szczególnie w takim miejscu. Tak, zważywszy, że jest tu masa turystów. Dobra, idziemy zaglądać do tej bazyliki i zobaczyć, czyje to jest popiersie, bo jest taki bardzo ładny pan z bujną fryzurą. Pięć minut temu zamknęli, dosłownie, o 16:00, 4:05. To idziemy dalej. Może tak miało być? Tak miało być. Tak miało być. Wyszliśmy z centrum miasteczka specjalnie po to, żeby nagrać przebitki, a konkretnie ten hotel w tle, ale zachowaliśmy się jak totalni amatorzy, ponieważ jesteśmy zupełnie pod słońce. W każdym razie chcieliśmy wam powiedzieć o tym hotelu, ponieważ jest to tak naprawdę symbol miasta Quebec i również należy do światowego dziedzictwa UNESCO. Podejrzewam, że noc w tym hotelu kosztuje majątek, ale byłoby fajnie i wygląda naprawdę niesamowicie. Poza tym, co ciekawe, ten hotel posiada rekord Guinnessa, jeśli chodzi o najczęściej fotografowany hotel na całym świecie. Dobra, my w sumie będziemy opuszczać centrum i jedziemy dalej. Zaraz zobaczycie gdzie. Jak mam być szczera, to nie mamy już absolutnie w ogóle siły. To słońce nas chyba sponiewierało. I specjalnie dla was przyjechaliśmy pod wodospad, ale jak się okazało, bazylikę zamknęli o 4:00, my byliśmy tam o 4:05, a wodospad zamknęli o 5:00. My byliśmy pod drzwiami o 5:02. W ogóle
zamknęli wodospad. Tak, ciekawe, czy wodę zakręcają też. Nie, wiecie co, my nawet jadąc w takie miejsce nie sprawdzamy takich rzeczy, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że w Stanach nie ma czegoś takiego jak zamykamy wodospad. Znaczy czasami są parkingi tak, pozamykane, ale coś, nie o piątej. Po zachodzie słońca. Tak, nie o piątej. No, zdziwiliśmy się na maksa, ale z drugiej strony trochę się ucieszyliśmy. Bo są tam takie strasznie długie schody do wyjścia i pewnie jakby było otwarte, to byśmy poszli, ale teraz już no, nie możemy. No nie, chcieliśmy nie trochę. Więc wodospad będziemy podziwiać stąd, nazywa się Montmorency i znajduje się dosłownie 10 km od centrum miasta i to jest strasznie fajne, że tak skrajne rzeczy, w sensie natura i miasto są tak blisko siebie. A na górę wodospadu można wyjechać taką kolejką. A wodospad z ciekawostek jest 30 metrów wyższy od Niagary. Ale zdecydowanie węższy. No, zdecydowanie. To co? Do domu? Tajrand! Hotel, łóżeczko. Okej, okay, wolne. Mam nadzieję, że oglądaliście to wieczorem i zaraziliśmy was energią do spania. Dobranoc. O, tak kończymy? Tak. Dobra, to pa. Ja zawsze kończę. Dobra, pa, pa. Dzięki no to za oglądanie. Klepnij, bo nie mam ręki. Więc jest... Więc będziemy podziwiać. Więc wodospad będziemy powiedzieć. Mówiłam, że jest wyłączona. Kura. Oła, piasek mnie położył. Pasuj troszkę w prawo. Quebec w 2008 roku. No kurde. Widziałam niedźwiedzia. Zasypiam, a ja zasypiam. Ej, nie wiem o co chodzi, ale... Ja jestem ogólnie taki, że ja nie jadam wnętrzności, tylko mięśni. Jakkolwiek to brzmi, ale taka prawda. Michał, ty do kamery mówisz, to ciszej trochę jeszcze. Nie, nie mam siły po prostu. Idziemy coś zjeść? Tak. Naprawdę najstarsze franko... Mamy tu tak naprawdę najstarsze franko... A czemu ty mi nie mówisz, że ja tak w ogóle na miejscu z włosami? No widzę właśnie, świetnie. Ja się zakopałem. Też należy do właśnie tego...